Poeci, goście Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Stawisko Anny Jarosława Iwaszkiewiczów było miejscem, gdzie nie tylko spotykali się poeci, ale gdzie wiersze powstawały i gdzie wiersze mówiono. W 2001 roku, chcąc kontynuować tradycję stawiskich spotkań z żywą poezją, zorganizowaliśmy konkurs recytatorski imienia Jarosława Iwaszkiewicza. I od tego czasu, zawsze w maju, uczniowie szkół Mazowsza goszczą w muzeum, aby mówić wiersze. W tym roku konkurs odbyć się nie może. Zamiast niego proponujemy cykl 5 filmowych spotkań z poetami, którzy w Stawisku niegdyś gościli: z Krzysztofem Kamilem Baczyńskim, Stanisławem Piętakiem, Czesławem Miłoszem, Romanem Kołonieckim i Pawłem Hercem. Ich wiersze recytować będą studenci Akademii Teatralnej w Warszawie Magdalena Kekenmeister, Nikodem Księżak i Jan Karol Wieteska oraz przygotowujący ich Jerzy Łazewski. Czesław Miłosz. Wiersze prezentuje Magdalena Kekenmeister. Czesław Miłosz przyszedł na świat 30 czerwca 1911 roku w Szetejniach nad Niewiarzą na Litwie. Po zdaniu matury w wileńskim gimnazjum imienia króla Zygmunta Augusta studiował prawo na Uniwersytecie Stefana Batorego. W 1931 roku wszedł w skład wileńskiej grupy poetyckiej Żagary. W 1936 roku wydał tom wiersze Trzy zimy, będący przejawem katastrofizmu, przeczucia nadciągającej wojny. Lata okupacji niemieckiej spędził głównie w Warszawie, gdzie brał czynny udział w podziemnym życiu kulturalnym, wydając m.in. w 1942 roku antologię poetycką Pieśń niepodległa. Od końca 1945 roku pracował w dyplomacji, początkowo w polskim konsulacie w Nowym Jorku, a od 1947 roku w ambasadzie w Waszyngtonie. Jesienią 1950 roku objął stanowisko pierwszego sekretarza ambasady polskiej w Paryżu. 1 lutego 1951 roku zwrócił się do władz francuskich z prośbą o azyl polityczny. Zamieszkał pod Paryżem i nawiązał współpracę z miesięcznikiem Kultura, redagowanym przez Jerzego Giedroycia. Zaproszony w 1960 roku na wykłady z literatury polskiej na Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley, osiadł tam na stałe jako profesor języków i literatur słowiańskich. Publikując głównie w Paryżu i w USA, będąc tłumaczonym na wiele języków, zdobył coraz większą międzynarodową renomę, uwieńczoną w 1980 roku Nagrodą Nobla. W kraju od roku 1951 do 1989 jego twórczość była nieobecna lub publikowana tylko okazjonalnie. Sytuacja uległa zmianie z chwilą odzyskania przez Polskę suwerenności, gdy zaczęły się ukazywać krajowe wydania jego poezji, esejów i powieści. Zmarł 14 sierpnia 2004 roku w Krakowie. Został pochowany w krypcie zasłużonych w klasztorze ojców Paulinów na Skałce. Kiedy już zmilkną ognie i wiosenne łkanie nad ziemią wzejdzie czystą, skórzu bitw obmytą, kiedy hymn dziękczynienia zagrzmi, a pól żyto będzie jak łaska Boża, miłości witanie, wtedy to, Jarosławie, przyjdzie władca sławy.
i nad książką umarłych mądre czoło schyli i zapyta on tylko. Czy myśmy wierzyli w prawdę większą, w tej ziemi świętość tak łaskawej? I słysząc za oknami pojednania śpiew, karty, na których życie obce trwa, przebiegnie. I do tego, co wielkie było, łatwo sięgnie. Ziarno naszej nadziei wyłuska z wieku plew. Więc my, jeżeli jest w nas wiara w czas prawdziwy, w dzierżaw nieziemskich moc, w widzenia dar, jesteśmy może znów chrzciciele z wody żywej? Aby gdy przyjdzie Syn, zasłonę z oczu zdarł. Przyjaźń między Jarosławem Iwaszkiewiczem a Czesławem Miłoszem zaczęła się od listownego wyznania 19-letniego Miłosza. Wyznania, które brzmiało: uwielbiam Pana. To uwielbienie dotyczyło liryki Iwaszkiewicza, która fascynowała Miłosza ukraińską egzotyką i silną zmysłowością. Między pisarzami od razu ustaliła się relacja mistrz-uczeń. Miłosz uczył się od Iwaszkiewicza warsztatu poetyckiego. Niemal w każdym liście przesyłał Iwaszkiewiczowi swoje wiersze z prośbą o ocenę i radę, jak pisać. Obydwa pisarze szybko zdali sobie sprawę z tego, że łączy ich prawo dziedziczenia rzemiosła poetyckiego. Prawo to jednak zakłada, że w pewnym momencie uczeń wyzwala się spod kurateli mistrza i idzie dalej własną drogą. To wyzwalanie się Miłosza spod wpływu Iwaszkiewicza miało charakter ewolucyjny i dobiegło końca w roku 1945, kiedy Miłosz wydał tom poetycki pod tytułem Ocalenie. Zdobywanie przez Miłosza samodzielności pisarskiej nie kolidowało w pielęgnowaniu przyjaźni z Jarosławem Iwaszkiewiczem. Przeciwnie, w czasie okupacji Miłosz był częstym gościem na stawisku, które napawało go poczuciem ciągłości i niezniszczalności polskiej kultury. To też w geście najwyższej wdzięczności Miłosz ofiarował w lipcu 1943 roku Annie Iwaszkiewiczowej na jej imieniny rękopis swojego wiersza pod tytułem Sicilia Siva Insula. Pani Annie, 26 lipca 1943 roku. Czesław. Sicilia Sive Insula Mirande. Na morzu granatowym biała wyspa świta. Ptaki lecące widzą jej oliwne gaje i osiołka, na którym służąca Artemis jedzie do domu drogą między winnicami. Jej panią jest Miranda. Dom stoi na wzgórzu. Kiedy jeźdźcy na mułach wjeżdżają przed bramę, wołają długo, dłonie składając przy ustach i echo wtórzy echu. Mirando! Mirando! Wyżej krater wulkanu, nad zielenią lasów i słońca, wóz błyszczący toczy się po niebie. Miranda schodzi w blasku. Pierścienie jej włosów ciemne, na długiej sukni barwionej przez ciało. Już wstępują na schody goście i w pokoje prowadzi ich i woła klaszcząc: Hej, Artemis! Przynieś wina, weź tego, co stoi na prawo. A wtedy zasiadają na krzesłach rzeźbionych pod jej wzrokiem. Podobnym do przymkniętej nocy. Przyjazne stosunki między Miłoszem a Iwaszkiewiczem popsuły się w lutym 1951 roku, gdy Miłosz wyemigrował do Francji. Iwaszkiewicz, solidaryzując się z krajowym środowiskiem literackim, potępił decyzję Miłosza,
Uczynił to jednak nie tak gwałtownie jak inni. Uczynił to w sposób poetycki, pisząc w styczniu 1954 roku wiersz pod tytułem Do NN. Widać, że Iwaszkiewiczowi nie przyszło łatwo napisanie tego wiersza. Zmagał się z materią poetycką, co jest w ogóle dosyć rzadkie w przypadku Iwaszkiewicza, bo najczęściej rekompisy Iwaszkiewicza nie noszą śladów ani poprawek, ani skreśleń, ani dopisków. Natomiast przy tym wierszu mocno się napracował. Znaczy temat emigracji Miłosza był dla niego na tyle bolesny, że samo napisanie wiersza na ten temat nie było łatwe dla Iwaszkiewicza. Zazdroszczę tobie, że mieszkasz w Paryżu i chodzisz ulicami, które mi ja utracił. I że ostatnią książkę o świętym z Asyżu omawiasz w gronie moich dawnych, tak świetnych przyjaciół. Zazdroszczę ci, żeś strząsnął ze stóp proch ojczysty. Z ostępów się wyzwolił, żagarów wileńskich. I stoisz ponad wszystkim. Święty Kasjan czysty, o którego spór wiedzie 7 miast nadreńskich. Zazdroszczę ci, że w lustrach twego intelektu, niby w szlifach brylantów, którymi się szkło ścinał, przełamuje się tyle dla świata perspektyw. I każda efektowna, każda taka inna. Zazdroszczę ci, że słowem jak ostrym skalpelem dotykasz delikatnie schorzeń i ropieni. Wskazujesz zła, przyczyny i dobrego cele. I tak zręcznie unikasz walki i cierpienia. Ale przecie nie tylko, jak to mówił Heine, sosna w śniegu zazdrości południowej palmie. Ale i palma w swojej dżungli złotodajnej zazdrości sośnie. Palmo, ciebie żal mi. Bo ty zazdrościsz, że przykryty śniegiem patrzę na niebo i na śnieżne chmury. I jaki będzie los mej sztuki? Nie wiem, ale spoglądam bez przerwy do góry. Ty mi zazdrościsz, że tak staroświecko mój wnuk pod sosną czyta Mickiewicza. Pod zwykłą sosną. Sosną mazowiecką, gdzie nikt efektów świetnych nie oblicza. Ty mi zazdrościsz, że w tramwaju ludnym z robotnikami i babami gwarzę. Oni klną setnie i mówią, że trudno. Ja potakuję. Lecz my gospodarze. Zazdrościsz pewnie, że na mojej pryczy budzę się zawsze, kiedy niebo dnieje. I nasłuchuję, kiedy kogut krzyczy. I trzykroć płaczę. Bo kur trzykroć pieje. Płaczę za smutnych, za nieumiejętnych i za samotnych, których wiatr kolebie. Za zapomnianych i niepamiętnych. Płaczę za siebie. I płaczę za ciebie. Na początku lat 60. nastąpiło między poetami wielkie rozpogodzenie. To słowo wielkie rozpogodzenie wziąłem z dedykacji Miłosza. W przeszłość odeszły urazy, konflikty. Górę wzięło przekonanie o pokrewieństwie duchowym i poetyckim. W telegramie, który Miłosz przesłał Iwaszkiewiczowi na 10 dni przed śmiercią Iwaszkiewicza, są słowa, które zdają się nawiązywać do treści pierwszego listu Miłosza, mianowicie słowa życzenia urodzinowe z miłością.
Można zatem powiedzieć, że między uwielbieniem a miłością, z krótką przerwą na złość, rozciąga się trwająca pół wieku przyjaźń między Iwaszkiewiczem a Miłoszem. Kiedy zasiada na papieskim tronie polski romantyk, na dowód, że moce poezji bardzo szczególne bywają, zadania proste przestają być proste. Ja też poczułem się odpowiedzialny. Jak więc pokazać twój wiersz, Jarosławie, ludziom, co wierzą albo pragną wierzyć w opatrznościową sensowność historii? Twoja poezja, choćby znakomita, zawarła w sobie tak żałobne treści, że wielbicielom nie wyjdzie na zdrowie. Tak jest. Niestety. Gdyby nawet prawdą było, że z marzeń naszego gatunku zostanie tylko ogromny śmiech pustki, a my jesteśmy oddzielne nicoście, jak bryłki śluzu na plaży bez granic, to i tak chwała należy się mężnym, którzy do końca zakładali protest przeciwko wiarze niweczącej śmierci. Z wierszy wybiorę te uświetniające mowę pokoleń, nasze gospodarstwo. Bo ty przyniosłeś ze swojej Ukrainy barwy i zapach kwitnącego stepu, słone powiewy od greckiego morza i biel i złoto bizantyjskich zmierzchów. Nienasycony i zdumiony pięknem. Słuchałeś rytmów dnia i rytmów nocy, zmieniając siebie w muzyczny instrument. Słyszymy w twojej melodyjnej frazie ton głębinowy, pomimo zwątpienia. I powracają na mnie raz na usta twoje modlitwy do Dionizosa.